Caritas Archidiecezji Przemyskiej od 1 kwietnia 2016 roku realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich pod nazwą Wielopłaszczyznowe wsparcie osób młodych, młodzieży net na podkarpackim rynku pracy. Młodzież net to jest to nowa definicja, która dotyczy osób młodych, którzy są poza zatrudnieniem i poza edukacją, czyli to są osoby, które nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie kształcą się w żaden inny sposób, nie chodzą na żadne inne kursy, ale też nie mają zatrudnienia. Projekt polega na organizacji kursów zawodowych, staży oraz dalszego zatrudnienia po tych stażach właśnie dla tych osób. Wszystkie osoby między 15 a 29 rokiem życia spełniające wymienione warunki będą rekrutowane do projektu w 3 punktach województwa podkarpackiego – w Przemyślu, Łańcucie i w Sanoku. W tych też lokalizacjach będą odbywać się szkolenia zawodowe. Projekt przewiduje realizację 7 kursów, takich jak sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem, kucharz małej gastronomii, kelner, magazynier z obsługą wózków widłowych i wymianą butli, opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i chorych, montażysta okien i drzwi, pracownik gospodarczo-porządkowy. Jeśli zbierze się większa ilość osób zainteresowanych innymi szkoleniami, to istnieje możliwość zorganizowania i takich kursów. Rekrutacja odbywać się będzie od 25 kwietnia i co tydzień będzie zbierała się komisja, która będzie kwalifikowała uczestników na dane kursy. Osoby zakwalifikowane będą odbywały spotkania z doradcą zawodowym i z psychologiem, którzy też będą określali ich predyspozycje co do konkretnego kursu. Po kursie jest organizowany staż 4-miesięczny, opłacany ze środków tutaj unijnych, a po stażu tutaj staramy się też, żeby pracodawcy zostawiali tych pracowników i żeby po prostu dawali im umowę pracy. Projekt skierowany jest do 130 osób. Apelujemy do ludzi młodych, między 15 a 29 rokiem życia, mieszkających na terenie województwa podkarpackiego, którzy się nie uczą, nie pracują i nie są zarejestrowani w Urzędzie Pracy, a którzy chcą zmienić swoje życie, o zgłaszanie się do punktów rekrutacyjnych w Przemyślu, Łańcucie i w Sanoku. Prosimy także przedsiębiorców, którzy chcieliby przyjmować takie osoby, chcieliby wziąć udział w naszym projekcie, tym, później będą następne projekty, żeby zgłaszali się do nas i wyrażały właśnie taką chęć współpracy.